ho, ho! Mary jest w innym domu! Witam wszystkich serdecznie! Nadeszła pora na sławetny barszcz pana inwestora. Może nie na mój, ale według majstra przepisu. I dlatego dziś nie widzimy się na budowie, tylko widzimy się na polu bitwy, bo zaraz ręce będą czerwone, jakbyśmy zarżnęli co najwyżej kilkuset wrogów gołymi rękoma. Dobra, dosyć mojego ględzenia. Majster, powiedz, jak zrobić najlepszy, najzajebistszy barszcz na przywitanie gości u siebie w domu. Najlepiej iść do Magdy Gessler i zamówić. No ale Madzia Gessler, no wiadomo, teraz koronawirus, pozamykane bary i tak dalej. Musimy ratować się tym, co mamy w domach. Więc jeśli macie trochę świeżych buraków, grzybki jeszcze świeżo zbierane własnymi rączkami w lasach nad morzem i warzywa, także możemy sobie sami z tym poradzić. My nie robimy barszczu z kiszonych buraków, tylko my robimy prosty barszcz z naszego polskiego octu. Dobrze, octu. Jedyne co musimy mieć to już wcześniej pokrojone warzywka i duży garnek. Żeby oszczędzić wam tego widoku, jak się z tym mozolnie grzebiemy, mamy już to wszystko przygotowywane, pokrojone. Teraz musimy tylko wrzucić to wszystko do gara. Ważne, żeby garnek był sporych ilości, sporej objętości. Żeby duży był, bo wiecie o co chodzi. Zrobicie tego dużo, a jak zawalicie warzywa, to później się okaże, że tego barszczu jest tyle, że trzeba lecieć do Lidla albo do Biedry, żeby dokupić ze 2 literki jeszcze gotowego i dolać, nie? No to wiecie, jak to się mówi, gość w dom, woda w zupę. No nie, dlatego teraz wrzucimy sobie te wszystkie buraki i co jakiś czas będziemy je przekładać naszymi warzywami. Zwykła włoszczyzna, nie mamy pora, ale damy cebulę, też jest bardzo dobra, razem z grzybami do środka. Ty, ale przyznajcie, że ten to się wczuł jak Pascal, nie? Albo jak okrasa. Okrasa. Dobra, no, daję. Do tego od razu wrzucamy nasze ziółka, czyli liść laurowy. Holenderskie przyprawy, wiecie, ziółka też. Pieprz, ziele angielskie. Ząbki czosnku. Ząbki czosnku, ile? No ja dałem 4 sztuki, bo my lubimy czosnek. Tak. Tak. Najlepiej w sosie na pizzę. Ale jak idziecie na randkę, to dajcie jeden. Bo jest się. I zadbajcie o to, żeby tamta też spróbowała, nie? I teraz musimy sobie to wszystko zalać wodą, nastawić na gaz, ustawić na wolnym ogniu, żeby to się nie gotowało, tylko żeby sobie tak prykało przez powiedzmy 2 godziny, aż wszystkie warzywa nam ładnie zmiękną i buraki puszczą sok. A ile wody? Ile wody? Tak, żeby sobie zalać te wszystkie warzywa, ale żeby nie było jej za dużo, żeby barszcz nie był strasznie taki wodnisty i cienki. A jakie najlepsze buraki? No to takie jakie masz. Bo Madzia na przykład, z tego co pamiętam, mówiła, że długie to się nie nadają. A od chłopów na przykład na rynku słyszałem, że te długie to tylko na te buraki, nie? Czyli na ten barszcz. Czyli te, które ci ktoś sprzeda, dobry kit wciśnie, to te będziesz sobie gotował. No to najlepiej kupcie sobie w Biedrze, nie będziecie musieli po rynkach latać. Tak jest. A potem jak już będziemy mieli nasz wywar gotowy, już będzie wszystko elegancko przyrządzone, dosolimy, dorzucimy cukru, koniecznie majeranku, no i pieprzu. Tutaj już był wrzucony pieprz w ziarnkach, ale ewentualnie jak ktoś lubi bardziej na ostro, to sobie jeszcze można dosypać. Ale to już wszystko będziemy przygotowywać, jak będziemy mieli wywar, więc zalewamy to wodą. W międzyczasie, jak majster tam sobie działa z wodą i będzie działał z indukcją... Ej, frajer gotuje! To ja chciałam wam pokazać, co zamówiłam w wolnym czasie do majstra do domu. Pozwolił mi na to. Nie to, że ja sobie sama wybierałam, oczywiście miałam zgodę na te wszystkie produkty. Oczywiście, wiecie, coraz bliżej końca, już niedługo piękną serię kończymy, aż się łezka wokół kręci, że nie będzie co kręcić dalej. Aczkolwiek wiecie, no on musi jakoś żyć i musi z czegoś jeść i z czegoś pić.
aż się poplułem. Się od was usamodzieli. I tak. Się usamodzieli i dzięki temu, że no my nie mamy czasu latać po sklepach, tym bardziej teraz to nie polecamy, Dziubek zamówiła wszystko przez internet. I to ze strony, z której się w sumie nie spodziewałam, że można zamówić takie rzeczy. Pisałam czajnik, bo szukam jakiegoś fajnego czajnika i wyskoczyło mi, że na Empiku można kupić czajnik. Weszłam i rzeczywiście bardzo fajny, taki szary, będzie pasował i do szarych mebli, i do cegły, naprawdę będzie fajnie wyglądał. Do tego wykupiłam mu filiżaneczki do kawy i zaraz w międzyczasie pozwolił mi zrobić w nich już kawy, także sobie walniemy. Stolnicę taką plastikowo. Dodam, że za chwilę będziemy na niej robić ciasteczka. Dokładnie, taką miarkę i zamówiłam jeszcze nad stół lampy, dwie takie białe, bardzo ładne, ale jeszcze do nas nie dotarło, więc pokażemy wam w następnych filmach. Także ja się biorę za kawkę i widzimy się za chwilę. I drodzy widzowie, zamówione zostały lampy, niestety stołu nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. I to taka aluzja do was! Stołu nie ma! Stołu nie ma! Robimy kawę! Wasze zdrowie! Jak to się mówi? Zdrowie wasze, gardło nasze! No to jakieś bałwanki takie rozmawiają. Mówiliście, że macie już gotowy swój własny przepis. Cicho! Nie, że szukacie w internecie. Cicho! No mieliśmy taki fajny przepis! Gdzie zniknął? Ach, wyborna kawka. Proszę bardzo, espresso. Pite z gracją. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, jak należy pić espresso, zapraszam do odwiedzin kanału Wujaczarka. On tam wam powie. No. Ładne te kubki, żeś kupiła. No, dziękuję bardzo. A szkoda je majstrowi dać. No ale chyba mu trzeba dać. No tak, niech ma coś chłopak z życia, chociaż ładną kawką nas zawsze uraczy, jak do niego wpadnie. Ja jeszcze mogę mu coś kupić tam, ja, jak mi tylko da pieniądze, to mogę mu kupić. Tam jest taka strefa designu, tam są takie fajne rzeczy i takie i od projektantów i z takim fajnym i banalnym wzornictwem i na pewno bym coś tam dla niego wybrała, tylko musi mi dać. Mamy nasze składniki, zobaczcie, że wszystko jest już przygotowane. Specjalnie będziemy wam podawać w opisie co, ile, czego. Tak. Szczerze mówiąc już sam nie pamiętam i nie chcę popełnić faux pas. Ale, proszę bardzo, w ostatnim odcinku robotem mieszającym byłem ja, robo chłop. Natomiast z racji tego, że już chłop sporo po 30 musi odpocząć, więc zaopatrzyłem się w maszynę. I teraz maszynę będzie kręcić za mnie. Dobrze. Niech teraz moja druga połówka Jabłka powie, co należy najpierw wymieszać. Najpierw mieszam, ucieramy masło z cukrem. Mamy cukier trzcinowy i cukier biały. Także wrzucamy do naszej miski. Tak, dla powiedzenia to będą ciasteczka z białą czekoladą, skórką z pomarańcza, żurawiną i kruszonymi migdałami. Proszę. W ogóle ty, słuchajcie, to pierwszy raz go odpalam, nie? Zobaczymy, czy będzie w ogóle działał, bo... Ale powinien. Dobra. I co? I... Nie wiem, jeszcze nigdy tego też nie robiłam. No to jest fascynujące. Szybciej. Dobra, uciera. Właśnie ja to kupiłem specjalnie dlatego, żeby pizzę robić, bo to wiecie, stary człowiek już nie może, aby pojadł. No dobra, utarłem. Co teraz? Teraz wrzucamy suche rzeczy. Mąka? Tu jest niedużo mąki, także to będzie niedużo ciasteczek. No ale dobrze, no bo w zasadzie w święta, słuchajcie, najgorsze to się obeszreć tak strasznie, a też chodzi o to, że jak już mamy się objeść, to objedzmy się naprawdę różnościami, a nie tylko jednym. Tu jest trochę mąki ziemniaczanej. Wrzucamy.
To jest, jak to się nazywa? To jest soda oczyszczona, o, zabrakło mi tego słowa, wiecie, tyle lat w zagranicą, to ja już nie wiem, jak to się nazywa, ale... Jeszcze okay. Trochę soli. Soli pamiętam, w przepisie jest 6 gram, ale ja dam na oko. Pamiętajcie, że sól zawsze obowiązkowo do słodkich wypieków. Sól podbije wam smak cukru, wydobędzie tą słodycz, przez to nie będzie potrawa taka mdła. Uno, piccolo, jajemcy. To bez skorupek. A tutaj rzuciłem. Dobrze, dobrze. Co tam dalej? No i teraz wrzucamy te... O, my dodatkowo do tych ciasteczek będziemy wrzucać migdały. Takie... W przepisie oryginalnym tego nie było, ale wiecie jak to jest, no. Łakomy to, no może damy spół. No. Dobra. Mamy jeszcze czekoladę. Może teraz te żurawiny. Dokładnie. Ile tej żurawiny? No to, żeby było mniej więcej dobrze. To rzucimy jej tyle, tak. Ile... Daj no jeszcze trochę. Rzucimy jej tyle samo, ile białej czekolady. Dobra, ta żurawina może sprawić, że ten, że to się... albo poczekajcie, zrobimy tak. Ja. Normalnie, ja już widzę, jak ci wszyscy kucharze na YouTubie albo w telewizji taki stres mają, wiecie, to jest, kurczę, no to jednak, jest stres, jednak coś może nie wyjść nie tak, a wiecie, że, znaczy wiecie, może nie wiecie, ale u nas na kanale to nie ma dubli, to wszystko, co tu się kręci, to wychodzi na żywo jakby, choć nie od razu, więc wiecie, tak jak jest, tak to widzicie, tutaj nie ma ściemy. Jedziemy! A to jeszcze tą cytrynę. A, faktycznie. A ile tej pomarańczy? No nie wiem, też tak może z pół tego. No bo to jest też coś tylko słodkie. No. To są ciastka! To musi być słodkie! Jak jest zima, to musi być zimno! Ej, ja palę cały czas! Dobra, jedziemy! Podoba mi się. Zostanę zawodowym kucharzem. Dobra. I co? Teraz to ma się wymieszać? Jak wymieszamy, to coś jeszcze będziemy dodawać? Nie, wstawiamy na 2 godziny do lodówki, a później robimy kuleczki. Więc ja to jeszcze chwilę przemieszam, aczkolwiek weźcie, chodźcie, zobaczcie. Patrzcie jak miele, patrzcie jak to się łączy. Tak wygląda nasza masa na ciasteczka, wkładamy ją w woreczek albo w folię spożywczą i chowamy do zamrażarki na 2 godziny, żeby później można było z nich zrobić kuleczki. A wracając do naszych filiżanek, to jest taka fajna opcja w Empiku, można sobie wykupić abonament na rok, 6 miesięcy albo miesiąc, najbardziej się opłaca na rok i możemy mieć fajne zniżki w sklepach stacjonarnych, na stronie internetowej, możemy mieć darmowe dostawy do punktów, mamy też dostęp do 2000 audiobooków i e-booków na aplikacji Empik Go. No i wiele, wiele innych fajnych korzyści, także możecie pomyśleć, ja się chyba zdecyduję. A teraz czekamy na ciasteczka. I barszczyk. Masa leżała z 1,5 godziny w zamrażarce. Wyszło jej około kilograma z 1 gramem. My akurat zdążyliśmy wrócić ze spaceru, żeby mogła później zjeść te ciastka i spróbować, czy one są dobre. Było turbo spalanie. Jak schoda kostka. Tak, dokładnie. Przystępujemy do robienia kulek. Skoro jest tutaj kilogram, to zrobimy 10 ciastek po 100 gram. A jak? I będziemy się syndolić. Proszę mi pomóc, a ja nastawię piekarnik na 180 stopni. Tak więc, proszę Państwa, zakasamy rękawki, wyciągamy naszą masę cukrową na stolnicę.
Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj ta żurawina się z tymi kawałkami białej czekolady wymieszała. I tym pomarańczu. I powiem wam szczerze, że to naprawdę będzie jeszcze nie mogę doczekać. Bierzemy naszą wagę i odmierzamy sobie po 100 gram naszego produktu. No i trzeba to mniej więcej ukulać, dlatego to warto po wymieszaniu wrzucić do jeszcze lodówki, żeby to ściągło trochę, bo podczas mieszania masło się roztopiło troszeczkę i po prostu nie chcemy, żeby to nam wszystko spłynęło w rękach, tak więc lepiej to sobie wsadzić na chwilkę, też nie przesadźcie z długością, bo później będziecie mieli za bardzo to sztywne. No i też będzie ciężko cokolwiek z tym zrobić, ale jak na chwilę to poleży, to powiem wam szczerze, że będzie super, więc my sobie to teraz na szybko ukulamy. A gdybyście chcieli mieć taką stolnicę albo filiżankę jak Majster, to możecie je kupić w Empiku w kategorii dom i ogród. Kulaj, kulaj. Wiesz, jak to mi wygląda? Jakbyśmy robili zaprawę na ryby. Powiedzcie szczerze, kto z was chłopaki łowi ryby na robaki? A mi się zrywowało, nie? Nie powiedzcie, my to zawsze mieliśmy tak, że wyjeżdżaliśmy z naszym znajomym na ryby, on był zapalonym wędkarzem, my już nie. On zawsze kupował zaprawy, niezaprawy i tak dalej, nakarmił te ryby do syta. I konsekwencji kończyło się tak, że my siedzieliśmy, piliśmy piwo i cieszyliśmy się miłym czasem, a on po prostu nakarmił ryby i wracał do domu z niczym. No i proszę zobaczyć, jakie piękne, ukulane kuleczki. I teraz tak, żeby się zbytnio nie popłynąć z tymi słodkościami, zrobimy sobie teraz 4, tak żebyście widzieli, jak one fajnie będą wyglądać po wyciągnięciu z pieca. A resztę zamrozimy i odmrozimy, jak najdzie nas ochota. Proszę bardzo, rozkładamy. Piekarnik nagrzany, 180 stopni góra-dół, termoobieg. Około 15 minut pieczemy, aczkolwiek po tym czasie jeszcze sprawdzimy, jeśli będą blade, to przeciągniemy jeszcze chwilkę. Jeśli będą ok, to wyciągamy i czekamy, aż się schłodzą. Wyżej? A w międzyczasie, jak nasze ciasteczka już dochodzą w piecu, wracamy do naszej zupy. Proszę bardzo, nastawiony bulion, już tutaj się to wszystko zagotowało, tak. Powoli sobie pyrka. Tak nasz barszczyk wygląda po ponad 2 godzinach gotowania na wolnym ogniu. Elegancko tutaj warzywa już zmiękły. Możemy sobie go teraz doprawić. Ja to zawsze doprawiam na oko, na smak, taką bazę porówna, żeby sobie porównać, to mniej więcej jak barszcz winiarego z torebki, ze smaku, żeby był i słony, i kwaśny, i do tego słodki, więc na początek trochę soli. Trochę walną łyżkę od... No bo to nie było solone, więc można sobie wrzucić podobną łyżkę cukru, albo i nawet troszkę więcej. A ile ten cukier ma zawartości cukru w cukrze? Dobry bimber wyjdzie i majeranek. Otarty! No i najważniejsze w tej całej zupie, czyli nasz zwykły ocet, 10%. No. I teraz tak jak kto woli, to trzeba sobie na własny smak, jeżeli ktoś lubi więcej soli, to więcej soli. Jak ktoś nie toleruje soli, ma nadciśnienie i boi się, że w święta umrze, to nie polecamy. Chyba z przejedzenia. Generalnie ja taki barszcz zawsze, jak sobie już go doprawię wstępnie, odstawiam
na balkon na jakieś, ja wiem, 12, co najmniej 12 godzin, żeby sobie jeszcze ten wywar wyciągnął wszystkie te smaki z tych warzyw, więc ja tego nie odcedzam. A na drugi dzień wyciągamy warzywa, zostawiamy sam płyn i potem ewentualnie jeszcze go doprawiamy do smaku. W zasadzie to tyle. A wy? Jak robicie swoje barszcze? Aż się ubrali nawet tak samo. Tak? A, to widzisz. Na czarno. No, ale ja mam ten. Czarny Piotr. Wycięcie. Zwarte pi! Zwarte pi! No. I tak. Czekamy na ciasteczka. Tak prezentują się ciastka. Pachną bardzo smakowicie. One są jeszcze ciepłe, także najlepiej było poczekać, aż zesztywnieją, ale nie możemy się oprzeć i musimy wam to pokazać. A tutaj macie próbkę barszczyku od majstra. To jest, wiecie, taki świeży barszczyk, bym powiedział takie bożole. Jego jeszcze należałoby trochę pogotować, żeby wyciągnąć tą całą esencję z warzyw, ale w tym momencie on już smakuje rewelacyjnie. Jeśli naprawdę będziecie mieli trochę cierpliwości i pogotujecie to na wolnym ogniu, to najlepiej na następny dzień będziecie mieli no niebo w gębie. A kochanie, przejdź zatem do rozłupania. Pokaż te ciastka w środku, jak wyglądają. Biała czekolada, żurawina, no po prostu palce lizać. Próbujemy? Tak. I? Niedobre. Chyba jej nie smakują. Bardzo dobre. Nawet nie wiem, czy nie lepsze niż tamte, bo nie są takie słodkie. Popij barszczykiem. Ja spróbuję. O, barszczyk dobry. Taki kwaśny. Wiecie, te nie są aż takie strasznie słodkie. No właśnie, tamte. Dlatego mi bardziej chyba smakują, bo są takie przełamane tą żurawiną i tą skórką pomarańczy. Bardzo dobra. Super, świetna opcja, zwłaszcza na święta, jeśli nie chcemy się super mega przesłodzić. Są lekkie, te właśnie kawałki żurawiny i skórki też dobrze działają, tak więc słuchajcie, no. Jedzcie zdrowo, jedzcie smacznie i na zdrowo! A po Sylwestrze będziemy zrzucać zbędne kilogramy. Na razie!